Cześć, Michael, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. Jestem Lamą, gram sobie od pół godziny, zdobyłem Sibir, zdobyłem drugi zamek, teraz nawet zabiłem kilku wrogów, tylko zapomniałem włączyć nagrywania. Także wybaczcie, ale tak, walczyłem wręcz, walczyłem moim młoto siekiero toporem i nawet udało mi się kilku przeciwników powalić. Także jestem najlepszy. Ale wszyscy moi widzowie przecież wiedzą to najlepiej, że jestem najlepszy. Jak tutaj wygląda mój skład? Tak, straciłem troszkę ludzi. Dwóch mogę zrekrutować. Zróbmy to, bo to się przyda, słuchajcie. Teraz na walki, szczególnie, że nie mam teraz możliwości, żeby rekrutować swoich prawilnych, prawdziwych, najlepszych. Wchodźmy. Co teraz? Balgard. Tam miałem, tutaj miałem swój zamek, ale chcę no, tą strugę pocisnąć. Mało. Słuchajcie, no trzeba tutaj coś podziałać. Muszę ściągnąć więcej ludzi, bo ta różnica jest zbyt duża. Jeszcze będziemy mieć teraz wygodną przewagę. W takim układzie będzie można powalczyć. Standardowe ustawienie, nie chcę mu rozwalać, bo to bez sensu. Tako Castle, Zakosimazaki. Mógłbym? Mógłbym, ale nie chcę, ale nie chcę, obstajnuję. Nie chcę, to dlaczego? Bo ten zamek będzie już blisko naszej granicy z Wlandią. I z Boże tym, z chyba Southern Empire, nie chcę tak blisko mieć włości, bo znowu będę miał kłopot. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że tak. A za ile będziecie? Lecimy tu gadu, a trzeba walczyć. Trzy dni, o Boże. Cztery dni. No nie wiem, czy ty do bitwy dojedziesz, Byniu. Raczej chyba nie. Dobra, co tu możemy zrobić? Żadnych awansów nie ciągniemy, bo nie możemy. Poczekam w takim razie na maszynę. To będzie ciężka i wyczerpująca batalia. Naprawdę nie będzie łatwo pokonać. Będziemy mieli... Ten dojedzie, będziemy mieli 700 ludzi na 400. Przy oblężeniu. Nie będzie lekko. A nie chcę rozwalać murów, nie chcę rozwalać miasta. No chyba, że poczekać na tego typa. I pobudować takie różne fajne rzeczy. Bo znowu rozwalę sobie mury, a to jest błąd, bo ja chcę to miasto utrzymać. Cele nie będziecie u mnie. Dwa dni. No tu laga nie chcę, bo dużo kosztuje. Słona. Słona mnie kiedyś odrzuciła. Moje zaloty.
Dwa dni, trzy dni. Coś na jednego trzeba poczekać. Mówię to, słuchajcie, tak nie biorę tego miasta. Słuchajcie, oni chcą chyba ze mną zawalczyć. Jest. Poddajcie się, bo ja jestem markowy i jestem najlepszy. Teraz tam ci dojadą, super będzie. Znaczy, nie markowy, a za Koshi Mazaki. Kill them all! Mamy taką przewagę, że... Tak, małko? Teraz? Jak to wracasz? No ja ci pozwoliłem. Tak, zaraz robię. Tylko nagrywam, a to zaraz skończę, dobra? Aha, no dobra. No pa, pa. Ojojoj, słuchajcie, mam powiedzieć, że nie chłopatkę. To są to poważne sprawy. Patrzcie te wielkie tarcze. Jeszcze walka w lesie. No nie będzie lekko. Pełno w swoich trafia. Moja piechota doszła. Słuchajcie, po tej bicie bym chciał skończyć. To będzie taki odcinek tak zwany przerywany. Bo dzieje się dużo. Ale drogów też troszkę jest. Najgorsza możliwa akcja. Walczyć konnicą w lesie. A jeszcze jestem ślepy i nic nie widzę. No traf w niego. O, w swoje to świetnie. Kto wymyślił, żeby to walczyć, bo ja. No, ty zjadł, no przestań rzucać moich ludzi. Zabici i jeszcze raz zabici. I moglibyśmy teraz wrócić do oblegania zamku i to zrobimy. I to zrobimy, ale ja muszę teraz zrobić, słuchajcie, pauzę. Dobra, masz.
Muszę zrobić teraz pauzę. Lutersów. Może być. Kogoś możemy awansować? Jednego. W sumie nawet nikt nie umarł. Jestem z siebie bardzo dumny. Kochani, ja rozwaliłem tą armię. Wracam do oblegania Balgardu. Z pełną świadomością, że zaraz będą mnie chcieli owner. Decision. Macalovera. To jest to koło Epi. Chcę to. To jest koło Epi. Dobrze pamiętam. To jest zamek koło Epi. Poczekajcie. Puśćmy to, rozumiem, ten dryn auto. Omor. No i co zaczęło się? Epi. Tak, to jest mój. Ja ten zamek chcę. Ale chodzi, walka w kolejnym odcinku. A ja wam na razie dziękuję. Przerywamy i wracam już niedługo. I moi drodzy, była szybka przerwa. Wróciłem do was. Wróciłem, żeby podbijać strugie. Troszkę to sobie poglądałem rzeczy, pomyślałem co dalej, komu, gdzie, jak, dlaczego i po co zrobić. No i w tym czasie, zobaczcie, dziabnęliśmy, złączyliśmy wszystkie swoje armie. Mamy 700 ponad ludzi. Jest to najwyższa pora, żeby pokonać to miasto. Z tym, że jest kłopot, jeden kłopot, mały kłopot, taki kłopot, że mam nowy zamek, jak widzieliście, zamek pod Epi, czyli idealny zamek do obrony Epi, zamek, który muszę mieć, zamek, który po prostu jest mi niezbędny do życia, do funkcjonowania i do zabezpieczenia moich ziem i granic królestwa. Także odsunąłem teraz, jak wiecie, granice od siebie, zdobywałem te dwa miasta i ten zamek. I będę zmuszony zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim oddać moich ludzi moim wasalom, tak? Tak to się chyba pięknie nazywa. A następnie wrócić do jednego z zamków. I wzmocnić garnizon tamten, niestety. Tak, ja nic nie widzę. Ślepa koza, deszcz, śnieg pada. Wyżej, panie dziejku. O! Chowali się, uciekli. Mam dobry, wiecie, mam dobry pancerz, więc... No ja muszę... To było ryzykowne. Muszę tak podejść tutaj. Dobrze.
A się już gotują na moją wieżę obnośniczą. W związku z tym ja się na was szykuję, nie? Trzeba was tutaj dziesiątkować. Zalaniać, jak mamy możliwość, trzeba łowić. Pomożemy z dystansu albo z bliska. Nie ma co tego zostawiać na pastwę losu. Dam ci, jak weszli z buta. Nie ma tutaj czego zbierać. Dobra. No, naprawdę. A oni znikają. Tutaj nic nie widać. Tutaj bije, o ty dziadko. Nie dożę nas broni zmienić. Ale mnie zaszli od tyłu. No trudno. Trudno, byliśmy to wygrać, nie? Byliśmy już na murach, aż jest dużo więcej. Straty są, ale idzie bardzo dobrze. Ja tak naprawdę w tej chwili muszę zrobić dwie rzeczy. Muszę wejść do tego miasta. Ile jeszcze? 5 minut. 5? To ile ja czekam? Muszę wejść do tego miasta, słuchajcie, zostawić tam garnizon, rozwiązać nadwyżkę armii, tych, których nie potrzebuje ludzi. A ze swoimi pojechać do zamku Vladiv i w zamku Vladiv zabrać ludzi i muszę ich podzielić poza moich lud, poza moją armię i no i rozdzielić ich wśród mojej armii i rozpuścić armię i jechać do Epi. Taki jest plan. Tak to trzeba zrobić, słuchajcie. Bierzemy wszystkich. I tak zaraz wchodzimy. Nie, czekajcie, trzeba pomóc. Oczywiście, że ci pomogę, Beniu. Send troops. Co teraz muszę? Teraz muszę to dobrze zaplanować, bo mi się już armia rozpada.
Wszyscy padli, jak jeden mąż. Zróbmy tak. Dodajmy. I teraz tak. Jana nie jest moja, Tansu nie jest mój. Zostały ze mną moi ludzie, a tutaj wchodzę. I teraz tak, co ja mogę zrobić? Przede wszystkim muszę sprzedać rzeczy, bo to jest jakby, myślę, coś niesłychanie ważnego. Czy mogę kupić jakieś żarcie? Tak słabo. Konie zachowajmy, koni tutaj nie ma, pewno je zjedli. Więc tak to na wojnie wygląda. Zostawmy to i to. Potem porównamy. Zostawmy ten jeden. Jest ok. Też potrzebuje zrobić więcej w mieście? Nie potrzebuje nic zrobić więcej w mieście. Jedźmy do mojego zamku. Miałem tutaj zrobić Falcon do mnie, dobra. Ja was tam po prostu wypuszczę na tych w miarę bezpiecznych terenach. A zapomniałem tylko sprzedać prisonersów. Głup też ze mnie, słuchajcie. Zapomniałem się. Dobrze, to zróbmy to wszystko. Rider, ciebie na razie damy w Lancera, bo mam ich bardzo mało. I co, dzielimy tych wszystkich, których możemy. Jednego. Najpierw Sibir, słuchajcie. Decyzja. Ja nie chcę. A ciągle są ci sami. Mnie to denerwuje trochę. Tak nie powinno być. Idziemy dalej. Ja idę spać. Dobrze, dobranoc, Hania. Tutaj wchodzimy, ja tylko sprzedam jeńców. Rekrutować nie będę, bo to nie są nasi, ale koniki dziabniemy. Jedzenie możemy. Teraz po prostu w tym zamku nie potrzebuję w ogóle garnizonu, bo ten zamek jest daleko od linii frontu. Potrzebuję w Rohaus, potrzebuję w Epi, potrzebuję i w tej Makledowni coś tam. To tam potrzebuję garnizony. Nawet w tej Makledowni to raczej, w Rohaus to też nie potrzebuję raczej. Tam jest fajnie przesmyk chroniony, więc... nie ma dość. Wydawało mi się, że mam level. Zabieram stąd ludzi i ich rzucam po moim party. Na auto. No, może być tak. Hausmenik. Zabieramy wasze fanty. Teraz wchodzimy tutaj i robimy manage garnison. Wszystkich biorę do siebie. I teraz tak, najpierw może ty. Tak, to do party lidera. Inspektor troops i damy ci po prostu tych bezużytecznych dziabonków. Bo obecnie niektórych. Ważne, żeby ci limit nie skończył. Jak tam to wygląda? O, 99, super.
Leave now. I teraz z tobą musimy pogadać, bo ty masz najsłabszą chyba armię ze wszystkich moich armii. Żeby dajmy po prostu resztę. Jak wiecie, ja nie potrzebuję piechoty. Co ty sobie z nimi zrobisz, Byniu, to już jest twoja sprawa. Wszyscy są, to mi zostało teraz po prostu 50. A nie będę zabierał ci nawet. Nawet będę taki dobry, nie będę ci zabierał ludzi. I teraz, żebyście zabezpieczyli mi tutaj włość. Tak, ja ciebie non-stop puszczam. Puszczam na przykład Falcona. A z tobą już trochę pojadę. Tak, bo teraz ci moi będą tutaj mogli sobie chodzić. Będą goniali Lutersów. A to jest zawsze spoko. I teraz mamy sytuację w miarę bezpieczną. Ja się muszę udać tutaj. I trochę pobędziemy, zbierzemy wojska i będziemy dalej cisnęli. Dalej będziemy cisnęli strugi. Ale na razie chciałem to trochę ogarnąć. Leadership, co tutaj mamy? Steward. Lenning. Mhm. Nie. Więcej kompanionów. Dajmy kompanion. Nie mam jeszcze ich, ale to będę rekrutował. Tutaj jedziemy. New settlement. Kurde, przegapiłem, że nie patrzyłem na mapę. Ale słuchajcie, trochę sfrajerzyłem. Ale nas jest 350, ich jest trochę więcej i dam radę. Przecież będziemy walczyć. Jeśli nie boję strugiańców, a tylko 80 więcej. Hello! To taka spora armia. Szkoda, że nie dojechali. No ale co, my nie damy rady? My nie damy rady? Pewnie, że damy radę. Zobaczmy, jak wygląda ukształtowanie terenu. Bo też nie ma co atakować na Rimpał. To może być most. Muszę się go zeznać w terenie najpierw. Chodźcie do wody! Co za ludzie? Dobrze strzelać.
Devil's Hole! Teraz to już wiedzą, co robić, nie? Tylko żebyście w wodę nie wjeżdżali, będzie idealnie. Wyrzecie z tej wody, ludzie. Co wy robicie? Zapraszam byli do mnie. Niech oni do was wyjdą, dopiero wtedy muszę znowu. Nawet się wycofamy, żeby wjechać z rozpędu w nich. Już powinni wychodzić z tej wody. Zrobimy to już inna kwestia. Dawaj w konia. Dobrze. Tak czy inaczej zginiesz, kolego. Dobra. Wracać, bo znowu w tą wodę wjeżdżacie. Teraz będziemy się walczyć, że tak powiem, na piechotę. Toporkiem. Forward! Line formation! Form a line! Attack! Mała, trzeba robić inaczej. Dobra, ty trzeba pojechać, bo tak to nic z tobą nie wyjdzie. Ślepa kicha. Gąbać, siekać. Jestem potworem. I oni chcieli ze mną walczyć, tak? Tak, jestem najlepszym graczem w tą grę. Gąbię. Gdzie tam rąbać, cholerka? Jednego zrobiłem, nie? Dwadzieścia dwa punkty influence. Tak się broni swoich włości, słuchajcie. Myślę, że poszło pięknie.
No bo teraz cię biorę. Wiem, że jesteśmy over the limit, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiecie, o ile koników. Ale trzeba to było to zrobić i teraz tak, wjedźmy do siebie najpierw. Manage Castle. Troops. I tu możemy już... Tu możemy, słuchajcie, już pokombinować. Aczkolwiek no z konnicy to... Mam jednego na wierzchu. Tribala oddamy. Chociaż nie, już mogę go oddać naszemu typeczkowi. Manage Castle. I to jest ważne. Tobie trzeba wsypać worek dublonów, na pewno. Festiwal. Wiecie co? To jest miasto graniczne. Wiem, jak wolą milicję robić. Gardens. To trzeba wszystko robić. Tu trzeba robić po prostu wszystko. Niech to się buduje. Garnizon jakiś tam jest. Nieduży, ale jest. Ja to epijadę sprzedać jeńcu. Aha, i z tobą, byczku, jeszcze muszę pogadać, bo miałem cię oddać jednego człowieka, chyba że już uciekł. Jednego mogę. No i weź sobie może Raidera. Chociaż udawaj Kozaita, bo ty masz tych ludzi takich zlepek, Bóg wie co. Puszczam cię. Na razie armii nie potrzebuję. Zrobiłem naprawdę kawał dobrej roboty. O, kasa się skończyła. Dorzućmy worek dublonów. Pobudujmy wszystko. Gubernatora nie robimy. Tutaj, ale Epi sobie ładnie radzi. Ma też duże mury. Co jeszcze? Resos Castle. W takim układzie mogę myśleć Resos Castle. Byłoby optymalnie, wiecie co zrobić, a ja nie chcę tego robić. Byłoby optymalnie ludzi zabrać stąd i zawieźć ich tam. Tylko nie mam na to. Może po prostu wziąć jakąś stracę, to stracę. Mógłbym tak zrobić, ale mi szkoda tych moich ludzi. Ale nie potrzebuję w tym mieście garnizonu. Dobra, więc co, ja ludzi zawsze mogę zrekrutować. Tutaj powinna być jakaś milicja. Kawel mi ucieknie. Ilu to będą dobrzy ludzie? Na razie nie uciekają. Nie chcę brać udziału teraz w wojnie. Będę kończył odcinek, a w kolejnym chciałbym się pewnie zająć atakami na naszego przeciwnika. No właśnie. Ilu uciekło. No trudno. Było to ryzyko wkalkulowane.
No, dajmy mi to stwierdzić. Tak, ja straciłem. Ale chciałem przewieźć tych ludzi tutaj, więc no to jest jakby niestety coś, co... co musiało się dać. Nie chciałem znowu zwoływać armii, bo to jest bez sensu. Natomiast chciałem się tutaj zabezpieczyć. I cóż. Zobaczcie, mamy zajętą 1/3 mapy. A Segai nam nie podskoczą. Chciałbym docisnąć te dwa miasta, te trzy miasta pozostałe i skończyć z drugiem. Natomiast byłoby, myślę, optymalnie robiąc to po prostu, powiem jeszcze do mojej żonki pogadać. To myślę byłoby bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Żeby zagadać z naszą ukochaną białą głową jeszcze. Wyglądamy naprawdę bardzo, bardzo silnie. Mamy dużo influenza, ale mamy, słuchajcie, mamy, jeżeli chodzi o klan, jesteśmy trzeci. I tak naprawdę rośniemy w siły. Mamy dużo członków. Mamy dobrze działający klan. Mamy sporo kompanionsów. No jeszcze jednego możemy dosztukować. Będziemy o tym myśleli. Mamy tak naprawdę trzy armie. Nawet nieźle wyposażone, jeżeli chodzi o ludzi. Mamy dwa garnizony w Epi i tutaj, bo to są, że tak powiem, graniczne miasta. To musi być chronione. Mimo że to kosztuje, to trzeba to się o to martwić i o to dbać. Mamy jedno miasto i to świetne, bo Epi jest naprawdę świetnym miastem. Mamy cztery zamki, które funkcjonują nawet dobrze. Meko, które trzeba zrobić mury, tylko że mury to się, długo się buduje strasznie. Rynion jest niski, ale rośnie. No gorzej jest tutaj. Nie mogę sobie z tym poradzić. Ja nie mam czasu tam teraz znowu jechać i kombinować, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze nam to idzie. I oby szło tak, słuchajcie, dalej będzie pięknie. Dziękujemy bardzo, koniec za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Piąteczka i cześć.